witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FOPremier. Słuchajcie, dawno mnie nie było. Ja nadal możecie słyszeć, że nie mogę mówić za bardzo. Nadal mam katar i w ogóle zapchane zatoki. Serdecznie Was zapraszam na drugą część Black Friday. To takich rzeczy, które udało mi się kupić i chciałyście usłyszeć, co właśnie upolowałam. Kolędy, w końcu zaczął się ten magiczny okres świąteczny. Słuchajcie, również w moim sklepie, trochę powiem Wam, że bardzo późno i tęskniłam za kolędami, ale założę się, że właśnie tu w Polsce wszędzie w tych department stores i wszędzie grają już kolędy i właśnie takie świąteczne piosenki i muzykę. No ale tak jak powiedziałam w dzisiejszym odcinku, w intro chciałabym Wam pokazać i to jest na życzenie, bo stwierdziłyście, że chcecie pokazać, żebym pokazała Wam to, co upolowałam. Nie jest tego dużo, nie jest to wszystko, co sobie tak pomału jakby pogromadziłam, co kupić, no ale chciałam Wam pokazać takie trzy najważniejsze rzeczy, z których jestem dumna, że upolowałam. Przy okazji będą też perfumy, od których właśnie za chwilę zacznę, które były mojej wishlist, które kupiłam. No i zaraz Wam opowiem całą historię, więc zostańcie. Black Friday jest to takie właśnie święto albo nie święto, kiedy polujemy właśnie jakieś super deale, to co mamy właśnie jakby na swojej wishliście, chcemy kupić taniej. No i tak było, słuchajcie, z perfum ja pokazałam Wam wcześniej w takim shorcie, mam nadzieję, że oglądałyście go też, to był taki krótki short, właśnie filmik, co chciałam Wam polecić, takie top free perfume, takie perfumy, które właśnie ja Wam polecam. Serdecznie zapraszam tych, którzy jeszcze nie odwiedzili tego shortsa na moim kanale. No ale mowa jest o perfumach, żeby już nie przedłużać. Słuchajcie, Poppy & Bali. Ja powiedziałam Wam Johnny Malone, że one były na mojej takiej wishlist. Ja chciałam bardzo mieć. Jest to taka limitowana edycja, ale słuchajcie, w końcu taka limitowana, że generalnie ją można spokojnie dostać. Ja sobie tutaj sprawdzam. Jest to taka kwintesencja angielskich łąk, gdzie no nie tylko możemy tu odnaleźć się na takiej angielskiej łące, ale słuchajcie, pełno jest właśnie tutaj maku, rosnącego maku, czy róż, czy właśnie fijołków, bo tak to chyba mogę przetłumaczyć. No i oczywiście jest to inspiracja też takim czasem, kiedy żyto już dojrzało i oni mają na zasadzie właśnie ściąć to żyto. Czyli taki fajny pejzaż, tutaj można powiedzieć, taki rustykalny, bo to jest rustykalny, kiedy widzimy to pole pełne kwiatów, pełne kolorów, no i jednocześnie to żyto, które rośnie i ja pamiętam też taki krajobraz właśnie, gdzie przy podmuchu wiatru, a właśnie to żyto tak fajnie i ta pszenica się bujała, więc chyba to było takie założenie, jakby odzwierciedlenie tego zapachu. Jest tu też, to czytałam sobie, czarna porzeczka. No i słuchajcie, ja byłam zakochana w tym zapachu, chciałam go mieć właśnie na swojej toalecie. No i stwierdziłam, że w końcu trzeba go dostać, tym bardziej, że no, udało mi się dostać go taniej. To jest tylko 30 ml, on jest w wodzie kolońskiej. Ale słuchajcie, coś się stało, ja teraz nie mogę... Ja Wam powiem, dlatego ten odcinek nie będzie aż bardzo taki perfumowy, bo ja nie czuję. Nie czuję, mam ten nos zapchany, ale powiem Wam, że jak go kupiłam, on nawet sobie to wpadł, to powiem Wam, że byłam trochę zdruzgotana, właściwie nie zdruzgotana, ale rozgoryczona, gdyż nie jest to zapach, za którym tęskniłam. Gdzieś tam w moim tutaj mózgu, gdzieś w środku ja ten zapach zapamiętam inaczej. Kiedy go w końcu kupiłam, stwierdziłam, że o matko, ja nie chcę za bardzo tego zapachu. Może nie to, że nie chcę, ale właśnie nie jest to zapach, za którym tęskniłam. Ja sobie go tu psinam, o teraz go mogę czuć, ale po prostu z butelki go nie czuję.
I słuchajcie, jest to zapach naprawdę taki właśnie żytni. Ja bardziej kiedyś odczuwam ten mak i ten mak ja uwielbiam, zwłaszcza kiedy pamiętam te łąki właśnie nawet w Polsce czy tu, jak jechało się pociągiem i widziało się te pola właśnie makowe. Słuchajcie, jest to przepiękny, pudrowy, taki sielski zapach, ja bym powiedziała, dlatego może jest taki rustykalny. Natomiast ja trochę inaczej go teraz odbieram i nie do końca myślę, że jest to mój zapach. Tęsknię za kupieniem i ja go na pewno kupię i Wam pokażę. Tu dla zwolenników Jo Malone jest taki zapach, który wyszedł właśnie teraz na święta. Oni lubią i puszczać tutaj świece albo właśnie takie specjalne zapachy na święta. On się nazywa White Moss and Snowdrops, jeśli dobrze pamiętam, i bardzo mi się podoba. On jest taki pełny mchu, taki właśnie radosny, świąteczny, jakiś taki holidayowy właśnie, a z taką atmosferą świąteczną, i ja go chcę mieć w swojej kolekcji. Także tak pokrótce tutaj o Poppy & Barley. On jest właśnie w tym słynnym szorcie, więc zapraszam Was do też obejrzenia, ale być może no, będzie to zapach takiej drugiej szansy też. Jest na pewno bardzo pudrowy, bardzo taki, bym powiedziała, kwiatowy, ale wyraźnie czuć tą nutę taką gdzieś stonowaną, pudrową, i przypomina mi trochę seasoning, czyli takie właśnie przyprawy też. No ale tęsknię tu, żeby porównać właśnie tego mojego ulubionego drzewnego White Moss and Snowdrop, i mam nadzieję, że Wam wkrótce go przedstawię. To tak dla zwolenniczów Jo Malone. Nie wiem, czy Jo Malone jest w ogóle bardzo popularny w Polsce. Nie wiem, powiedzcie mi koniecznie, jestem bardzo ciekawa. Słuchajcie, tutaj ja bym chciała przedstawić mojego super reniferka. On, jak go się wciśnie, to gra muzykę. Nie będę Wam tu demonstrować. Ja go przywiozłam właśnie z Kanady i to jest taka fajna, taki akcencik właśnie świąteczny. Powiem Wam, że po przebywaniu w Kanadzie i w ogóle stwierdzam, że to jest wspaniały kraj do życia. Może ktoś mnie ogląda z Kanady, także serdecznie pozdrawiam. No ale wracając do Black Friday, ja Wam muszę koniecznie pokazać coś tu z kolorowych kosmetyków. Ja Wam pokazywałam Blockbuster, ja słyszałam, że niektóre z Was kupiły go za moim poleceniem. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie i że oglądacie te filmy, no i oczywiście wierzycie w to, co mówię, ale słuchajcie, ja siedzę w tej branży bardzo długo, byle czego Wam tu nie poleciła. Wy wiecie, te z Was, które oglądają moje odcinki tutaj kosmetyczne, wiedzą o tym. Słuchajcie, ja go piłam też w super cenie. Ja ostatnio bardzo lubię Too Faced. Ja wiem, że niektórzy tej marki nie lubią. To jest marka amerykańska, słuchajcie, bardzo makijażowa. Niektóre rzeczy są takie bardzo, bym powiedziała, niewydarzone i może nie w 100% warte kupna, ale ja lubię palety ich makijażowe i słuchajcie, dostałam właśnie tą Pretty Rich Too Faced z kolekcji Diamond Light. Mam ochotę kupić jeszcze rozświetlacze, ja mam ich trochę sporo, ja używam dużo rozświetlaczy i bardzo je lubię, no ale jestem zakochana właśnie w tych cieniach. Słuchajcie, kupiłam je okazyjnie, bo tylko za chyba 12 funtów. I zobaczcie, co jest w środeczku. Są przepiękne, słuchajcie, cienie. Ja mam je dzisiaj na oku. Nie wiem, jak to światło tu pada, ale powiem Wam, że nie wiem, jak Wam to pokazać. Ale są bardzo, bardzo nasycone. Może tak. O właśnie, żeby się to światło... I są takie diamentowe właśnie. Ja bardzo chętnie używam tego złotego, tego bardzo ładnie napigmentowanego, zobaczcie, glitterowego właśnie teraz na święta cienia. No dzisiaj mam ten. Nie wiem, czy widzicie. Przepięknie nasycenie. Oczywiście mam ochotę na ten i na ten. To będzie pewnie na Sylwestra, pewnie Wam pokażę. No i uwielbiam ten właśnie burgundowy, przepiękny. Naprawdę przepiękna paleta. Jak ktoś lubi cienie, gorąco polecam. One się trzymają bardzo długo. Ja nie używam żadnej bazy. Pięknie podane, taki właśnie Nitro Diamond. Takie opakowanie, oni w ogóle słyną z tego. Ja polecam Wam highlightery z tej kolekcji, nawet taki bronzer, czy te serca. Te serca są może mniej napigmentowane, ale są przepiękne. Jak będziecie chciały, ja Wam pokażę więcej tych kosmetyków, a zobaczcie, jakie piękne i... Może jeszcze sobie dołożę. Jak cudowne są. Te cienie gorąco Wam polecam, ja sprawdziłam, jakość jest
Świetna, naprawdę świetna. Ostatnią rzeczą, którą kupiłam na Black Friday i chciałyście właśnie zobaczyć, to jest ta moja torebka z nowej kolekcji Marc Jacobs. Słuchajcie, taka właśnie teddy bear, sherlinga z takiej właśnie specjalnej tkaniny, to są też futerka. Słuchajcie, ja widziałam, że ona jest z nowej kolekcji. Miałam okazję właśnie kupić ją w bardzo dobrej przycenie w moim tutaj sklepie z dodatkowym rabatem, no ale one były wyprzedane, były chyba w kolorach, słuchajcie, są też materiałowe, były w kolorach takich fijołkowym, beżowym, no i czarna. Miałam ochotę na beżową, ale później stwierdziłam, a kupmy sobie czarną. Ja je słuchajcie, przymierzę się, żeby ją właśnie sobie tutaj od czasu do czasu używać, bo ja mam tak, że jak kupuję te torebki, później trochę leżą, muszą odczekać swój czas i jak mi żal je zużywać. Ale zobaczcie, jak ona jest cudna, naprawdę bardzo mięciutka, tak jak futerko, może futerko by się przydało do tego kupić, chociaż mam coś podobnego, w sumie nie muszę kupować. Jest bardzo miękka, w środku muszę dokupić, słuchajcie, taki kompartment, bo ona ma tylko jedną tutaj, jak widzę, taką wszytą kompartment, czyli przegródkę, a tak to jest materiałowa, ale boję się, że ją brudzę, bo ja lubię dużo wsadzać, więc generalnie mam ochotę dokupić właśnie takie są takie wkłady do torebek. No i słuchajcie, jeżeli macie ochotę, to tu jest jeszcze dodatkowo takie na ramię, taki strap, żebyście właśnie na ramię sobie zakładały, regulowane wszystko, bardzo ładne. I powiem Wam, byłam bardzo szczęśliwa, że z nowej kolekcji ona była przeceniona i mogłam tu ją właśnie zakupić. A ja średnio lubię Marca Jacobsa, ale niektóre jego te takie kolekcje, czy nawet ubrania są bardzo, bardzo fajne, są tu bardzo też popularne, ale to powiem Wam, że jest chyba druga czy pierwsza torebka i w ogóle jakakolwiek rzecz Marca Jacobsa. Kiedyś kupowałam na gminie makijaż, teraz już mniej. No ale bardzo się cieszę, także mogłyście właśnie zobaczyć, co tutaj upolowałam. To by było na wszystko. Mam nadzieję, że świetnie się ze mną bawiliście. Oczywiście przygotowuję odcinek też perfumowy i będzie to, chciałabym tą moją kolekcję pokazać zarówno Gucci, jak i Versace, więc bądźcie ze mną. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam do rozwijania tego kanału ze mną i do subskrypcji. Słuchajcie, kliknijcie ten magiczny guziczek, czemu nie zostańcie ze mną na dłużej, żeby dostawać szybko powiadomienia i być w każdym odcinku. Będzie mi niezmiennie przyjemnie, słuchajcie, naprawdę bardzo mi na tym zależy. No i oczywiście zapraszam do lajkowania i komentarzy. Wszystkich ślicznie pozdrawiam. Życzę Wam udanych łowów i takich zakupowych, no i oczywiście takiego gładkiego przygotowania do świąt. Oczywiście my się spotykamy już niedługo, także koniecznie zasubskrybujcie i zostańcie. No a na dzisiaj już to wszystko. Do zobaczenia. Pa, pa.